Na program zaprasza Poczta Polska. Narodowy operator pocztowy. Dobry wieczór Państwu, witamy po przerwie. Teraz porozmawiamy na temat firmy, która istnieje w Polsce już od 460 lat. To będzie w przyszłym roku taka słynna rocznica. I witam w naszym studiu pana Grzegorza Kurdziela, członka zarządu Poczty Polskiej. Witam bardzo serdecznie. Panie Grzegorzu, świat się coraz bardziej globalizuje. Również w Polsce jest coraz więcej firm, które oferują usługi pocztowe, kurierskie. Jak Poczta Polska ma zamiar walczyć z konkurencją w najbliższych latach? Rzeczywiście, tak jak powiedział pan redaktor, żyjemy w świecie zglobalizowanym i myślę, że takim namacalnym przykładem tego zglobalizowania jest chociażby to, że każdy z nas może w każdym momencie zamówić ze smartfona albo z komputera, ze swojego domu, przesyłkę tak, z towarem z całego świata. Czy są to Chiny, czy Stany Zjednoczone, to można to sobie rzeczywiście zrobić. No i Poczta Polska oczywiście w tym zglobalizowanym świecie no, musi sobie poradzić, bo to, że funkcjonujemy od prawie 460 lat, no, nie oznacza, że mamy tutaj jakąś taryfę ulgową. Ostatnio czytałem taki ciekawy felieton o firmie Amazon, która niebawem będzie obchodziła 24 lata swojego istnienia. I pod tym felietonem były właśnie takie wpisy, że to już taki dinozaur, że co oni w ogóle szukają. No więc tak porównując tutaj Pocztę Polską, no to oczywiście ta nasza historia jest bardzo ważna, ale rzeczywiście, tak jak pan powiedział, w tej chwili Poczta Polska znajduje się w etapie intensywnego rozwoju na rynku usług związanych z e-commerce'em i jest to jedna z najważniejszych osi rozwoju naszej firmy i jest to zawarte też w naszej strategii do roku 2021. I też warto zwrócić uwagę, że jednym z istotnych kierunków rozwoju są również przesyłki międzynarodowe, ponieważ też chcemy wykorzystać pojawiające się szanse, jak chociażby wszystko co dzieje się z projektem Jedwabny Szlak 2.0. Jak skorzystacie z tego nowego jedwabnego szlaku, który oznacza handel między Chinami a Europą? Tak, rzeczywiście. Po pierwsze, Poczta Polska oczywiście już od wielu lat współpracuje z chińskim operatorem pocztowym narodowym, czyli z Pocztą Chińską. Natomiast zacieśniamy tutaj relacje i wiosną tego roku zostało podpisane porozumienie, które mówi właśnie o zacieśnieniu tej współpracy i efektem tego no, są po prostu dużo większe ilości przesyłek, które przychodzą do nas z Chin. Oprócz tego rozmawiamy i współpracujemy z innymi operatorami, bo Chiny to nie tylko Poczta Chińska, ale także duzi operatorzy kurierscy. I tutaj również mamy podpisane porozumienie o współpracy strategicznej z największą firmą kurierską w Chinach, z firmą 100 Express. A także no, rozmawiamy z wielkimi graczami e-commerce'owymi, takimi jak chociażby Alibaba i myślę, że tutaj no, oczywiście przesyłki Alibaby już w tej chwili też przechodzą drogą pocztową, ale myślę, że tu będziemy jeszcze bardziej intensywnie działać, aby te przesyłki po pierwsze nie były tylko, nie chodziło o przesyłki tylko te, które są doręczane w Polsce, ale abyśmy mogli również przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej te przesyłki dalej na całą Europę. I druga kwestia, myślę, taka najważniejsza dla naszej gospodarki, no, bo jest przede wszystkim istotne, żeby ten jedwabny szlak działał w obie strony, bo to, że Chińczycy chcą sprzedawać swój towar w Europie, no to jest oczywiste od wielu lat, natomiast bardzo istotne jest to, aby również towar z Polski i z Europy mógł iść w drugą stronę i tutaj nasi chińscy partnerzy są bardzo otwarci na to, aby również upraszczać, ułatwiać e-commerce'owi z Polski, z Europy działanie w Chinach.
Czy współpracujecie z polskimi startupami, które opracowują innowacyjną technologię przydatną w waszej firmie? Tak, rzeczywiście od zeszłego roku współpracujemy z takim inkubatorem startupów Hard Gamma i w ramach tej współpracy, która jest współfinansowana przez PARP, rozwijamy wspólne pomysły. W tej chwili tych startupów jest 9. Wszystkie z nich, każdy z tych startupów oferuje rozwiązania, które usprawniają procesy w Poczcie Polskiej, albo będą, myślę, ciekawymi udogodnieniami dla naszych klientów. Z tych 9 myślę, że mógłbym opowiedzieć o 2. Pierwszy z nich jest właśnie ściśle związany z biznesem pocztowym. Chodzi o urządzenia, które będą sygnalizować, że te czerwone skrzynki, które widzimy na ulicach polskich miasteczek i wsi, kiedy będzie tam list, my otrzymamy informację właśnie, że skrzynka jest do opróżnienia, co spowoduje, że nasi listonosze nie będą musieli niepotrzebnie jeździć do tych skrzynek, gdzie po prostu tych listów nikt nie wrzucił. To, co poprawi nam procesy, i też oczywiście w pewien sposób ułatwi pracę naszych listonoszy. I drugi startup skupia się na stworzeniu takiego nowego modelu urządzenia do odbioru paczek, który będzie można montować na przykład, będzie mógł być montowany na przykład przez wspólnoty mieszkaniowe, także tak jak każdy ma dostęp do swoich skrzynek pocztowych, gdzie może odbierać swoje listy. Tak, takie urządzenie będzie mogło służyć do odbioru także paczek, co jest szczególnie wygodne, bo nie każdy ma czas, żeby czekać na, czy umawiać się z kurierem, a ta przesyłka będzie na przykład będzie oczekiwać, można powiedzieć, w jego miejscu zamieszkania, kiedy będzie miał czas ją odebrać. Przed rozmową przeczytałem, że bardzo polepszyła się sytuacja pracowników Poczty Polskiej, dostali po wielu latach w końcu podwyżki. Ile dostali podwyżek i jakie macie plany na przyszłość? No, przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że ostatnie lata, zwłaszcza od roku 2008, to były lata, kiedy nasza firma w dużej mierze, można powiedzieć, zwijała się, tak? Czyli to była kwestia odchodzenia pracowników, to była kwestia likwidacji placówek. Warto powiedzieć, że w ciągu tych lat odeszło prawie 20 tysięcy ludzi i to byli głównie ludzie z tak zwanej eksploatacji pocztowej, czyli listonosze, pracownicy okienek, pracownicy naszych rozdzielni. No i tak samo sytuacja płacowa była bardzo trudna, ponieważ ostatnia podwyżka dla pracowników poczty była w roku 2008. I wskutek działań nowego zarządu, który funkcjonuje od ubiegłego roku, wygospodarowaliśmy na podwyżki dla naszych pracowników. W zeszłym roku to było 250 zł do pensji zasadniczej, w tym roku to jest 150 zł. Czyli łącznie 400 zł. Tak, plus dodatkowo również zmieniliśmy regulamin premiowania, który poprzednio był w zasadzie uniemożliwiał wypłatę pensji. Premii naszym pracownikom, natomiast w tej chwili dodatkowo pracownicy mogą zarobić kwartalnie od 600 do 800 zł, co oznacza, że te podwyżki w ciągu ostatniego, powiedzmy, niecałe półtora roku, to jest 20% wynagrodzenia. No więc myślę, że biorąc pod uwagę skalę naszej firmy, gdzie pracuje prawie 80 tysięcy pracowników, jest to największa firma w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, to myślę, że jest to rzeczywiście dobra informacja dla właśnie naszych pracowników i ich rodzin. A myślę, że to, co też warto powiedzieć, to jest to, że uzupełniamy również zatrudnienie, ponieważ pod koniec tego roku w stosunku do stanu zatrudnienia z ubiegłego roku to będzie prawie 3 tysiące etatów więcej.
Mieliśmy dosyć duże zapóźnienia w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o cyfryzację Polski. Czy Poczta Polska, biorąc pod uwagę swoją bazę, swoje kontakty biznesowe, doświadczenie, jest w stanie pomóc polskiemu państwu, jeśli chodzi o kwestię cyfryzacji? No, myślę, że Poczta w tym procesie może odegrać i myślę, odgrywa już w tej chwili unikalną rolę, bo przede wszystkim Poczta jest w stanie połączyć to, co fizyczne, z tym, co cyfrowe, bo z jednej strony poprzez sieć naszych listonoszy, których jest prawie 23 tysiące, mamy tak naprawdę dostęp fizyczny do każdego obywatela, również przez 7,5 tysiąca naszych placówek, ale również, jeżeli chodzi o tą stronę cyfrową, posiadamy naszą spółkę celową, Poczta Polska Usługi Cyfrowe, znana bardziej pod marką Envelo, która jest posiadaczem bardzo nowoczesnej platformy cyfrowej, która pozwala na to, aby umieszczać właśnie na tej platformie różnego rodzaju usługi wystawiane przez instytucje państwowe czy samorządowe. I już wtedy, już teraz mogę Państwa zachęcić do zakładania sobie w placówkach pocztowych, w naszych placówkach konta zaufanego, dzięki któremu można, konta zaufanego Envelo, dzięki któremu można pójść później sobie założyć profil zaufany i chociażby no, dokonywać takich rzeczy, jak ja ostatnio przeglądałem swoje punkty karne, tak, bo można to sobie wtedy już z ekranu własnego komputera sprawdzić liczbę punktów. A w przyszłości już teraz można sobie chociażby zamówić dokumenty takie jak dowód osobisty. Na razie jeszcze do odbioru będą tak jak to jest w chwili obecnej w stosownych instytucjach, ale w przyszłości myślę, już niebawem będą one po prostu dostarczane do domu przez listonoszy Poczty Polskiej. Wspomniana przez Pana firma Amazon pracuje teraz nad dostarczaniem przesyłek za pomocą dronów. Czy można sobie wyobrazić taką samą sytuację w Polsce? No powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że ja oczywiście wiem, ile milionów paczek jest dostarczanych rocznie w Polsce, to trudno mi sobie wyobrazić te stada dronów, które latają na przykład nad naszymi miastami. I myślę, że oczywiście to jest być może kwestia przyszłości. Poczta Polska skupia się, myślę, na takich bardziej współczesnych, realnych rozwiązaniach, które są interesujące dla naszych klientów tu i teraz. I chociażby tutaj myślę, że warto wspomnieć, że Poczta Polska zbudowała i cały czas rozbudowuje największą sieć punktów odbioru przesyłek. Więc staramy się, żeby rzeczywiście każdy do miejsca odbioru przesyłki, jeżeli no właśnie nie chce czekać czy umawiać się z kurierem, bo oczywiście również świadczymy szeroko najszerszą na rynku paletę usług kurierskich. No, staramy się, żeby jak najbliżej miał do tego punktu odbioru. Już w tej chwili można oczywiście na naszych placówkach odbierać te przesyłki, ale także w punktach na stacjach paliw Orlen, czy w kioskach i salonikach prasowych Ruchu. Więc to jest około 7 tysięcy tego rodzaju punktów. A myślę, że już niebawem, myślę, że w przyszłym tygodniu ogłosimy poszerzenie sieci, które da nam no, rzeczywiście bardzo duży skokowy wzrost tych punktów odbioru. Także drony oczywiście to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza pewnie w takich rzadziej zaludnionych miejscach, jak na przykład Stany Zjednoczone. Natomiast no, tutaj wydaje mi się, że przynajmniej na razie Poczta Polska stawia na te bardziej praktyczne i realne rozwiązania. W przyszłym roku będziecie mieli 460 lat, ale jednocześnie polskie państwo będzie miało 100 lat. To będą dwie wielkie rocznice. Jakie macie plany na ten przyszły rok? No przede wszystkim to jest realizacja naszej strategii, czyli to jest kolejny rok tak naprawdę walki o przetrwanie, bo też nie należy zapominać o tym, że Poczta Polska w tej chwili głównie jednak bazuje cały czas na rynku usług listowych, który systematycznie się kurczy.
żeby osiągnąć sukces, musimy zamienić właśnie ten biznes listowy na biznes paczkowy związany z e-commerce'em, ale także oczywiście bardzo istotna jest współpraca w zakresie cyfryzacji kraju i wspieranie innych programów rządowych. To też jest bardzo ważny element naszej strategii. Ten punkt przecięcia, kiedy przychody z usług kurierskich związanych i powiązanych z e-commerce'em będą wyższe niż przesyłki z usług listowych, nastąpi w 2020 roku. Natomiast no, przyszły rok też będzie bardzo istotny z punktu widzenia właśnie walki konkurencyjnej, chociażby z innymi firmami kurierskimi, a no, jak pan redaktor pewnie wie, nasz główny konkurent z rynku usług listowych w zeszłym roku się wycofał, dzięki czemu no, tych listów w tym roku nam przybyło. No już niestety kolejnego takiego roku nie będzie. Natomiast no, w tej chwili nie walczymy z firmą działającą lokalnie, stosunkowo niewielką, no tylko z globalnymi koncernami kuriersko-logistycznymi, bo chciałbym przypomnieć, że ta chociażby taka poczta niemiecka, czyli Deutsche Post DHL, no to jest jakieś 60 miliardów euro przychodów, więc no to jest tak 40 razy więcej niż Poczta Polska. Ale myślę, że nie jesteśmy bez szans. Po pierwsze dlatego, że lepiej znamy ten rynek. No i myślę, że no oni się też skupiają na ekspansji globalnej, więc też, to też nie jest tak, że można wszystkie biznesy w jednakowy sposób pilnować. I tu upatrujemy swoją szansę i myślę, że no, myślę, że bardzo optymistyczne jest chociażby to, że po raz pierwszy w ubiegłym roku udało się Poczcie Polskiej przełamać trend spadkowy przychodów, bo trzeba też wspomnieć, że przez ostatnie tak naprawdę 10 lat co roku przychody nam spadały, w ostatnich latach nawet o jakieś 250 milionów przychodów rocznie. W zeszłym roku zrobiliśmy krok do przodu. Ten wzrost przychodów rok do roku był na poziomie 30 kilku milionów złotych. Natomiast w tym roku mamy bardzo ambitny plan zwiększania przychodów. To jest około 600 milionów więcej. No i po tych 5 miesiącach już w zasadzie prawie 6 miesiącach, no z przyjemnością mogę powiedzieć, że plan jest zrealizowany i to będzie naprawdę rzeczywiście odrobienie no bardzo, bardzo dużych strat przychodowych, które Poczta Polska poniosła w ubiegłych latach. Zatem trzymamy kciuki. Dziękujemy panie Grzegorzu za rozmowę. 460 lat. Taki jubileusz w 2018 roku będzie obchodziła Poczta Polska. Datą najważniejszą w jej historii jest 18 października 1558 roku. Zygmunt II August wydał edykt zezwalający na uruchomienie Poczty Królestwa Polskiego. Pierwsze dwie trasy, które obsługiwała ta poczta, to była trasa Kraków-Wenecja i Kraków-Wilno. Korespondencja wysyłana była co najmniej raz na dwa tygodnie, natomiast czasy dowozu były do Wenecji 10 dni, do Wilna 7 dni. Równolegle z intensywnym rozwojem Poczta Polska pielęgnuje swoją historię i tradycje. 1954 roku prowadzimy w naszej placówce kronikę, gdzie opisujemy wszystkie najciekawsze wydarzenia, m.in. spotkania z pracownikami, pożegnania naczelników, odznaczenia, różne spotkania z ciekawymi ludźmi, zaproszenia. Jako Poczta Polska łączymy tradycje z nowoczesnością. Z jednej strony oferujemy innowacyjne usługi, a z drugiej strony dbamy o zachowanie historycznego charakteru naszych wnętrz. Szanujemy tradycje. Na przykład nasza placówka na rynku Starego Miasta w Warszawie przyciąga wielu turystów, którzy zapoznają się z naszą historią poprzez archiwalne materiały, jak kroniki, książki, foldery. Ale nie tylko. Odwiedzających interesuje także, kiedy pojawiły się pierwsze znaczki oraz kartki pocztowe. Poznają ważne daty związane z początkiem działalności poczty, a także istotne historyczne wydarzenia, które wpłynęły na obecny kształt Poczty Polskiej.
1991 roku drogi Poczty Polskiej i telekomunikacji rozeszły się. Tak zakończyła się wspólna historia państwowej jednostki Poczta Polska, Telegraf i Telefon. W kolejnych latach poczta funkcjonowała jako państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, by w 2009 przekształcić się w spółkę akcyjną, która w całości należy do Skarbu Państwa. Poczta Polska to nie tylko spółka matka, ale to też również spółki córki. Budujemy bardzo dużą w tej chwili synergię spółek grupy kapitałowej. W Urzędzie Pocztowym można skorzystać z usług oferty Banku Pocztowego, zaciągnąć kredyt, założyć lokatę czy też konto w Banku Pocztowym. Można również skorzystać z usług Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, pocztowego towarzystwa, które sprzedaje za pośrednictwem Poczty Polskiej, sprzedaje swoje polisy ubezpieczeniowe, a także skorzystać z programu emerytalnego za pośrednictwem naszej spółki Pocztylion. W 2017 roku Poczta Polska ogłosiła nową strategię rozwoju grupy. Opiera się ona na współpracy z państwem w tworzeniu cyfrowej administracji, obsłudze rynku e-commerce oraz koordynacji logistyki dla handlu międzynarodowego. Spółka koncentruje się na pozyskiwaniu nowych źródeł przychodów, otwieraniu kolejnych placówek i zwiększaniu zatrudnienia. Jakie zmiany planuje w niedalekiej przyszłości? Szykujemy też kolejny pomysł na to, żeby dać możliwość korzystania przez naszych obywateli z takich usług jak wpłata ekspres, z możliwością online dokonywania wpłat na rachunki bankowe, ale też chcemy wprowadzić elektroniczny internetowy kantor wymiany walut, a więc to będzie kolejna nasza usługa elektroniczna, którą chcemy zaproponować naszym klientom. Nowoczesność na dobre zawitała w struktury Poczty Polskiej. W ostatnim okresie poczta popełniła bardzo duży krok, jeżeli chodzi o rozwój nowoczesnych usług. I w tym zakresie należy przede wszystkim wspomnieć o e-substytucji. Można kupić już w tej chwili za pośrednictwem internetu e-znaczek, opłacić paczkę pocztową, a w Urzędzie Pocztowym tylko po prostu wysłać już gotową, opłaconą usługę. Poza tym w Urzędzie Pocztowym można otworzyć konto zaufane. Za chwileczkę już będziemy mogli składać wnioski. Będzie można to robić za pośrednictwem placówki pocztowej, posiadając właśnie takie konto elektroniczne na platformie Envelo, platformie, która została stworzona przez spółkę córkę Poczty Polskiej, Poczta Polska Usługi Cyfrowe. A jak na przestrzeni lat zmieniały się środki transportu oraz sposoby dostarczania listów i przesyłek? Na samym początku była to poczta przede wszystkim konna, potem pojawiły się dyliżanse. No wiek XX to już rola przesyłek najpierw kolejowych, potem już przewozów samochodowych. No mniej więcej w latach 80. odeszła Poczta Polska od przewozów kolejami, raczej samochodami. Oczywiście jest poczta lotnicza, no bo wiadomo, między kontynentami to jest poczta lotnicza, też duży rozwój. No są oczywiście, można skorzystać też ze statków, tylko to jest znacznie dłużej. Poczta Polska jest trzecią w historii kraju instytucją działającą nieprzerwanie od chwili powstania. Dłużej funkcjonuje tylko kopalnia soli w Wieliczce i Uniwersytet Jagielloński. Jak na przestrzeni lat zmieniały się placówki Poczty Polskiej? Mocno ulegają zmianie. Z dużą korzyścią też z punktu widzenia wizualizacji. Czegoś, co przez lata brakowało, takiej wizualizacji, takiej jakości również wizualnej, staramy się w tej chwili wdrażać i pokazywać zupełnie z innej strony estetycznej. I tutaj wdrażamy również usługę bezpłatnego Wi-Fi, czyli dostępu do internetu, która już w tej chwili w 850 placówkach funkcjonuje, ale docelowo ma być we wszystkich placówkach. Działalność Poczty Polskiej do 2021 roku będzie opierała się na trzech filarach: usługach paczkowych i kurierskich, usługach międzynarodowych oraz usługach na rzecz państwa i administracji. Podjęte działania mają poprawić jakość usług, zwiększyć rentowność firmy i doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń pracowników. Ja Państwu dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu i zapraszam w poniedziałek o 22:10. Na program zaprosiła Poczta Polska, narodowy operator pocztowy.